5 zmysłów w biznesie. Podcast o marketingu, sprzedaży i rozwoju osobistym. Zaprasza Adam Dobrzyński. Siemanko ludziska, z tej strony Adam Dobrzyński i podcast 5 zmysłów w biznesie. Jest to pierwsze nagranie, takie powiedzmy przedpremierowe mojego podcastu. Do tej pory nigdy nie nagrywałem tego typu przekazu audio, jestem więc takim świeżakiem. Mam nadzieję, że mój podcast będzie dla Ciebie atrakcyjny, więc pozwól, że w tym pierwszym nagraniu, zamiast przechodzić do jakichś konkretów, do jakiegoś konkretnego mięcha, którym mam nadzieję będę się z Tobą dzielił w kolejnych nagraniach, to pozwól, że przedstawię pokrótce, kim jestem, czym się zajmuję, dlaczego akurat podcast, co sprawiło, że mam ochotę nagrywać tego typu przekaz w postaci dzielenia się wiedzą. A więc przejdźmy do pierwszego tematu, kim jestem. Jestem 30-letnim gościem, który szuka różnego rodzaju inspiracji i pasji w tym, co wykonuję. Tak się stało, że od kilku lat zajmuję się sprzedażą szeroko rozumianą. Moją przygodę zacząłem w wieku 18 lat, gdy trafiłem na bar, tam sprzedawałem różnego rodzaju mikstury, koktajle i szoty. Przez 12 lat do tej pory jeszcze zdarza mi się stawać za barem, mieszać różnego rodzaju mikstury i sprawiać, że wypływają z moich shakerów liczne koktajle, które wywołują uśmiech na twarzy moich gości. I jednak przyszedł taki okres w moim życiu, po 9 latach pracy za barem, że szukałem opcji na przebranżowienie się. W trakcie moich poszukiwań początkowo trafiłem do banku jako doradca klienta detalicznego, jednak po okresie próbnym stwierdziłem, że i tak samo być może w tym banku stwierdzili, że ani ja nie pasuję do tej pracy, ani ta praca nie pasuje tym bardziej do mnie, więc cały czas zajmowałem się pracą za barem. Po dłuższym okresie poszukiwania trafiłem do centrum dystrybucji jednej z sieci marketów, które być może kupujesz zakupy. Tam byłem odpowiedzialny za kompletowanie towaru, stawianie je na palety, więc w momencie, kiedy ja udaję się do supermarketu i widzę takie duże palety owinięte streczem, wiem, jak ta robota wygląda i wielki szacunek dla gości, którzy dzień w dzień stają po to, aby te markety były pełne różnego rodzaju towaru. Spędziłem tam tylko miesiąc, więc nie mam może aż takich zasług dla tej dziedziny pracy. Trafiłem do jednej z firm koszalińskich, która zajmuje się sprzedażą telefonów, akcesoriów, nawigacji i różnego rodzaju sprzętu GSM. Tam przez ponad rok szlifowałem mój warsztat sprzedażowy związany z sprzedażą bezpośrednią. Dlaczego tylko rok? Ponieważ okazało się, że punkt, w którym pracowałem ze względu na politykę galerii handlowej, w której był umiejscowiony, musiał zostać zlikwidowany, a propozycje przejścia do innego punktu, a także opcje finansowe z tym związane nie były w żaden sposób atrakcyjne, aby dalej kontynuować współpracę z tą firmą, więc rozstaliśmy się polubownie, a ja rozpocząłem poszukiwania kolejnej pracy. Tak trafiłem na szczęście do firmy Audio Marketing, gdzie odpowiedzialny jestem za sprzedaż muzyki do biznesu w marce Muzyczna Galanteria i pomagam przedsiębiorcom w znalezieniu odpowiedniej muzyki do ich biznesu, a także doradzam w sprawie komunikatów i spotów audio, które mogą emitować w zbudowanym przez siebie kanale dedykowanym, uszytym na miarę potrzeb ich biznesu. Skąd pomysł na podcast? Wydaje mi się, że jestem ambitnym człowiekiem, który szuka różnego rodzaju pasji i stara się być jak najlepszy w tym, co robi, więc zacząłem zgłębiać wiedzę sprzedażową. Poszukiwałem różnego rodzaju inspiracji w ogólnych dostępnych źródłach typu YouTube, typu portale społecznościowe. Tam trafiłem na kilka inspirujących i ciekawych osobistości, jak na przykład Barbara Piasek, której jako pierwszą książkę czytałem. W dalszym etapie trafiłem m.in. na Karola Fronia, jego wszelkiego rodzaju treści internetowe, z którymi dzieli się dość ochoczo na Facebooku i YouTubie. A także zacząłem słuchać dość mocno podcastu Mała Wielka Firma Marka Jankowskiego, gdzie trafiłem na Marcina Osmana, który okazał się bardzo płodnym influencerem, dzielącym się bardzo wielką i przepotężną wiedzą, a także zachęcił mnie do czytania książek i poszerzenia swojej wiedzy właśnie z publikacji, którymi dystrybuuję. Sama postać Marka Jankowskiego i jego podcast Mała Wielka Firma jest tutaj nie bez kozery wymieniona z tego prostego względu, że to był mój pierwszy podcast, na który trafiłem. To właśnie przez Marka poznałem, co znaczy ten przekaz audio w formie podcastu.
Zaintrygował mnie, zaciekawił, tematy, które porusza, są bardzo wartościowe i po dziś dzień, w każdy poniedziałek wyczekuję, aby odsłuchać kolejny nowy odcinek z jego gośćmi. Marek też prowadzi kurs Podcast Pro, w którego jestem akurat w trakcie i stwierdziłem, że nie będę zwlekał, zacznę działać w myśl Marcina Osmana, działaj tu i teraz z tym, co masz, więc nagrywam swoje pierwsze odcinki na mikrofon Poja z wykorzystaniem telefonu, zwykłego smartfona. Mam nadzieję, że to będzie zjadliwe dla twojego ucha. No i co? Po prostu zacząłem nagrywać, stwierdziłem, że nie ma czasu czekać. Wpadł pomysł na nazwę, wpadł pomysł na porcję wiedzy, z jaką chcę się dzielić. Tak zaczął się wytwarzać mój podcast 5 zmysłów w biznesie, który masz teraz być może przyjemność słuchać. W dalszych odcinkach będę chciał się z tobą dzielić informacjami odnośnie sprzedaży, marketingu, a także rozwoju osobistego z materiałów, publikacji, które ja przyswoiłem i wdrażam i które być może będą również wartościowe dla ciebie, więc pomysłów jest dużo, o których będę chciał mówić. Czy będę za każdym razem trafiał w twoje preferencje? Trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że co jakiś czas uda się zaspokoić twoją ciekawość, twój głód wiedzy. Jeżeli będziesz uważał, że coś mogę poprawić lub będziesz miał jakiekolwiek pytania odnośnie tematów, które poruszam, to pamiętaj, że zawsze jestem do twojej dyspozycji. Pisz do mnie śmiało na adam.dobrzyński@muzycznagalanteria.pl. Wal do mnie jak w dym, odpowiem, doradzę, jak tylko potrafię. Jeżeli będę mógł coś poprawić, to też każdy feedback, każda konstruktywna krytyka jest mile widziana. Możesz do mnie pisać na portalach społecznościowych typu LinkedIn, typu Facebook. Także możliwość kontaktu jak najbardziej jest. Ja jestem do twojej dyspozycji. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz w moim podcaście, że będę miał okazję zaprezentować swój głos z twoich głośników, z twoich słuchawek, że będę dzielił się wartościowymi treściami dla ciebie, więc jeżeli stwierdzisz, że dany temat jest intrygujący albo może komuś pomóc, to pamiętaj, że zachęcam ciebie i bardzo proszę o udostępnianie kolejnych materiałów. Ale najważniejsze jest to, aby treść i jakość była na możliwie jak najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że jeszcze odwiedzisz mój podcast i wypowiesz się odnośnie tematów, które na początku będę poruszał. To będzie pierwszy taki zalążek, na którym będę mógł zabrać pierwsze informacje odnośnie tego typu. Jak to brzmi, czy jest to dobrze zrobione, co mogę poprawić, więc mam nadzieję, że będziemy w kontakcie. Liczę na to, że będzie ta forma atrakcyjna dla ciebie. Dziękuję za twój czas. No i co? Do usłyszenia w kolejnych odcinkach 5 zmysłów w biznesie. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i do usłyszenia.